Cześć, za nami już 3 etapy rajdu Dakar. Supermaraton w Arabii Saudyjskiej zwiastuje nam polskie sukcesy, zwłaszcza w kategorii quadów. To tam powody do dumy dają nam Rafał Sonik i Kamil Wiśniewski, czyli były i obecny quadowiec Orlen Team. Jednak dziś chciałbym poświęcić czasu trochę innemu zawodnikowi największego polskiego zespołu. Mam na myśli Kubę Przygońskiego, który był typowany do podium w bodaj najbardziej prestiżowej kategorii samochodów. No właśnie, czy te nadzieje na czołową trójkę już prysły? No, trzeba przyznać, że te początkowe 150 km pierwszego etapu pokazały, że 34-latek ma to tempo na podium. Ale niestety potem przyszło rozczarowanie w postaci defektu wałka skrzyni biegów, co przełożyło się na stratę 6 godzin, która stale rośnie, choć już powoli. W tym momencie nie chodzi jednak o to, aby gonić lidera. Najpierw trzeba przedostać się do grupy szybszych kierowców, o co nie jest łatwo, ponieważ mamy wolno opadający kurz spod kół wolniejszych kierowców, ale także przebijane o kamienie opony, tak zwane kapcie. To prawdziwa zmora kierowców na tym rajdzie, także czołowych. Jednak jeżeli Kuba pojedzie swoim tempem, bez żadnych przygód, to spokojnie może nadrobić nawet kilkadziesiąt pozycji. Oczywiście im bliżej czołówki, tym o te szybkie awanse będzie coraz trudniej. Jednak pamiętajmy, że to dopiero początek Dakaru, wręcz rozgrzewka. Jeżeli upadamy, no to trzeba otrzepać się z kurzu, maszynę odświeżyć pod dakarową ciężarówką Kerchera, dać ją na serwis, samemu zrelaksować się na biwaku i ze spokojną głową jechać swoje następnego dnia. W końcu Arabia Saudyjska to zupełnie nowe terytorium, które zaskakuje nawet najlepszych. Na początku pecha mógł mieć Przygoński, ale gdy nadejdą te duże etapy, na których większość trasy stanowią wydmy, no to wtedy przecież problemy mogą mieć inni. Nie zdziwi mnie to, jeżeli będziemy mieć pewien pogrom faworytów. Oczywiście, podium dla Kuby wydaje się niemożliwe, ale myślę, że na tym rajdzie na pewno przydarzy się kilka niemożliwych rzeczy. Kluczem do sukcesu w pierwszej edycji rajdu Dakar w Arabii Saudyjskiej może okazać się jazda względnie asekuracyjna. Szybka, ale nie w trybie maksymalnego ataku, co dało się czasem zaobserwować jeszcze w Ameryce Południowej. Tutaj naprawdę jeszcze będzie się działo. Pozostaje trzymać kciuki za Kubę Przygońskiego i Timo Gottschalka, cały Orlen Team oraz wszystkich Polaków, którzy jako grupa naprawdę dają radę.